Dzień dobry, nazywam się Bartek Jurkowski i mam niesamowitą przyjemność rozpocząć drugi dzień Element Talks. Bardzo się cieszę, że tutaj tak licznie jesteście. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak user experience jest podobny do procesu obrabiania banków. Te dwa procesy będziemy ze sobą łączyć i w sumie te dwa dni konferencji będziemy ze sobą łączyć, ponieważ wczoraj Mike Monterio zakończył swoją prezentację stwierdzeniem, że polityka łączy się z designem, a dzisiaj rozpoczynamy tym, że user experience łączy się z obrabianiem banków. Zaczynamy. Te dwie panie na pewno znacie, Paulina i Olga. Bardzo dziękuję za to, że mogę się tutaj pojawić i mogę wam opowiedzieć o tym. Stworzyły niesamowite wydarzenie, jestem pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje, jestem pod wrażeniem występów z wczoraj. Natomiast one parę miesięcy temu zaprosiły mnie i powiedziały: OK, Bartek, fajnie by było, gdyby ktoś opowiedział o tym, jak wejść do branży user experience. Fajnie by było, gdyby ktoś powiedział, jak zrobić ten pierwszy krok, bo wiele osób chciałaby tutaj wejść i zobaczyć, jak może poprowadzić swoją karierę. No cóż, powiedziałem, super, to jest doskonały pomysł, zróbmy to, ponieważ sam przeszedłem taką drogę i chciałem wam o tej drodze dzisiaj opowiedzieć. Historia zaczyna się w 2012 roku. W 2012 roku wyglądałem tak, pracowałem w agencji neuromarketingowej, zajmowałem się badaniami i koordynacją tych badań i zacząłem myśleć o tym, ok, robię fajne rzeczy, skupiam się na emocjach, ale brakuje mi pierwiastka twórczego. Może akurat spróbuję w branży user experience. I zacząłem sobie szperać, czytać. To jest fajna branża. Przyszedł rok 2013 i powstało marzenie. Chcę być najlepszym UX designerem w Polsce. Co robię? Idę na studia podyplomowe na SWPS-ie UX Design i po dwóch zajęciach okazuje się, że to marzenie nigdy się nie spełni. Ja totalnie się nie nadaję na UX designera, brakuje mi cierpliwości, brakuje mi dokładności, natomiast okazuje się, że to nie była zła inwestycja, bo są zupełnie inne drogi w całej branży user experience i dla takich ludzi jak ja też jest tam pewna ścieżka kariery. Przychodzi rok 2014, kończę studia, zaczynam się rozglądać o tym, gdzie mogę zastosować wiedzę, którą tam pozyskałem i dostaję się do agencji UseLab. To jest zdjęcie, które sobie zrobiłem pierwszego dnia pracy. Już trochę się zmieniłem, wydoroślałem. Nie będę już tam podchodził w takim razie. I zaczęliśmy projektować. Oprócz badań i koordynacji biznesu zaczęliśmy projektować. To jest bardzo fajny proces. Łączenie wytwarzania na podstawie badań bardzo mi odpowiadało. I kluczowy moment nadszedł w roku 2016, gdzie agencja UseLab dołącza do Deloitte Digital, tworząc jedną z najsilniejszych digitalowych marek w Europie. To było w zeszłym roku. Podczas tej podróży pięcioletniej zrobiliśmy projekty dla jednych dużej ilości firm, ale oprócz tego obecnie prowadzę wykłady z User Experience na Politechnice Białostockiej, na SGH albo na Uczelni Łazarskiego. Taka jest moja historia. Natomiast to, co ja bym chciał wam dzisiaj przekazać, to są dwie rzeczy, które ja sam chciałbym usłyszeć w 2012 roku. Po pierwsze, kim do cholery można zostać w user experience tak naprawdę? Oraz po drugie, jaki jest proces i jak te role, jak one występują w ramach każdego kroku w tym procesie? Jest rzecz, której wam dzisiaj też nie powiem. Nie powiem wam, jak obrabiać banki. Wybaczcie. Za to powiem wam, jak obrobić kasyno. Dlaczego? Ponieważ ostatnio przygotowując się do konferencji i samo utrudniając sobie zrobienie tych slajdów, zobaczyłem film Ocean's Eleven i dostałem olśnienia. Ten film nie jest o obrabianiu kasyna. Ten film jest o user experience. Tam są wszystkie odpowiedzi, które musicie mieć, żeby zacząć swoją karierę i zrobić pierwszy krok. Ostrzegam od razu, będą spoilery, ale kurde, mieliście 16 lat na to, żeby zobaczyć ten film, więc jeśli nie zrobiliście tego jakby do dzisiaj, to zróbcie to dzisiaj, proszę was. Okej, gdzie się zaczyna? Zaczyna się wszystko od George'a Clooney'a. George Clooney wychodzi z więzienia
i wie o tym, że chciałby zrobić coś nowego, chciałby zacząć swoją karierę w User Experience. On jest o jeden krok do przodu od was, bo on wie, że do zrobienia dobrego UX-a potrzeba zgranego zespołu. I o tym teraz wam chcę powiedzieć. Kompletuje skład 11 freaków. Każdy z nich odpowiada za zupełnie inną dziedzinę. Każdy z nich ma swoje przywary i swój pogląd na całość. Natomiast kluczowe jest to, że to George Clooney wie, kogo dokładnie potrzebuje i kim można zostać. Generalnie w User Experience mamy 4 obszary, w których możemy się poruszać. Pierwszy z nich to Business and Strategy, później mamy badania, mamy samo User Experience and Graphic Design oraz mamy wdrożenie. I teraz chciałbym przejść przez każdą z tych dziedzin, z każdego z tych obszarów i jeżeli będziecie czuli, że jakoś, to dla mnie, to znaczy, że to dla was. Posłuchajcie swoich naturalnych reakcji. Okej. Panowie z Business and Strategy. W roli głównej George Clooney jako UX Strategist. Ten gość odpowiada za całą koncepcję skoku na kasyno. Ten gość wychodzi z więzienia i wie dokładnie o tym, co trzeba zrobić, kogo będzie do tego potrzebował, jak wygląda środowisko biznesowe i jak zrobić skok na kasyno. Oprócz tej wiedzy posiada niezwykłe umiejętności komunikacyjne. Polecam wam zobaczyć sobie jeszcze raz ten film i sposób, w jaki on negocjuje swoją koncepcję i przedstawia ją innym osobom, jest bardzo dobrym szkoleniem do tego, jak prowadzić projekt, jak sprzedawać swoje koncepcje. Więc ten gość odpowiada za strategię, za koncepcję, za pomysł, żeby to się powiodło. Ma też najlepszego kolegę. His name is Brad Pitt. Występuje w roli project managera. Tą rolę ja pełnię w naszej organizacji, zresztą jesteśmy dość podobni. I ten gość musi mieć nerwy ze stali. Ten gość musi być bardzo odporny na stres i to on wdraża w życie koncepcję, którą ma George. To on zarządza ludźmi, zarządza projektem, myśli o wielu rzeczach naraz i koordynuje te prace. Bardzo ciekawa postać, wspierająca George'a, natomiast to on naprawdę robi robotę. Jest jeszcze jedna magiczna postać w tym obszarze, którą polecam wam do rozważenia. Jest to inwestor. Gra go Elliot. Co trzeba zrobić, żeby zostać inwestorem? Trzeba mieć dużo pieniędzy. As simple as that. Bardzo ciekawa rola. Od niej można zacząć. Okej. Ta trójka reprezentuje nam ten obszar odpowiedzialny za strategię oraz za biznes. Pierwsza dwójka skupia się na koncepcji oraz na jej realizacji, natomiast inwestor wykłada swoje zasoby, żeby ta koncepcja mogła się tak naprawdę odbyć, okej? Jeśli czujecie, że możecie należeć do tego grona, to jako pierwszy krok polecam wam przeczytanie 2 książek, przede wszystkim Projekt Doskonały oraz Strategia UX, ale oprócz czytania książek polecam wam pójść do baru i zagadać z osobą, której nie znacie. Networkingować, szkolić się w przekraczaniu swojej strefy komfortu z tym, nie zagadam do niego, bo go nie znam. Tutaj, jeżeli chcecie być skuteczni, musicie lubić rozmawiać z ludźmi. Taki jest clue, taki jest first step. OK? Dobra. Drugi obszar. Badania. Główna rola w badaniach Matt Damon. Ten gość gra bardzo ciekawą postać, która w całym procesie skupia się jedynie na obserwowaniu. Nawet go to trochę frustruje, ale później rozumie, jak ważna w całym procesie dla powodzenia tego skoku jest ta rola. UX Researcher, w tym wydaniu Matt Damon, musi posiadać umiejętności analitycznego myślenia, ale przede wszystkim ten gość jest niewidzialny. On wchodzi w interakcję z kasynem, natomiast stara się nie wchodzić z nimi w interakcję, żeby go nie zapamiętali. Ten gość cały czas obserwuje właściciela kasyna, pana Benedykta, będzie o nim trochę, i wyciąga wnioski, jak on żyje, zbiera je i co najważniejsze, on nie tylko pobiera dane z tego otoczenia, które obserwuje, ale przekuwa je na jasne wnioski dla całego zespołu. Bardzo ciekawa postać.
Oprócz niego w badaniach mamy również Berniego. Berni jest tutaj odpowiednikiem UX Analyst. Gościa, który wchodzi do kasyna, zatrudnia się w nim i dochodzi tam, gdzie nie mógł dojść Matt Damon. Ten gość wie wszystko na temat liczb, które są w kasynie. Wie, ile jest osób w kasynie. Wie, ile mają pieniędzy w skarbcu. Wie, jak wyglądają procedury, ilu jest krupierów, jak mają na imię i jak wygląda sam proces. Nurkuje w danych i pobiera informacje o zachowaniu wszystkich osób, które są w kasynie. To robi Bernie. I jest jeszcze jedna magiczna, bardzo tajemnicza postać, wręcz wybuchowa. Don. Don jest, jeżeli będziecie oglądać wersję angielską, ledwo go zrozumiecie. Mówi bardzo, bardzo ciekawym akcentem. Natomiast ten gość nie skupia się na kasynie. Ten gość jako jedyna osoba patrzy na to kasyno z wysokiej perspektywy, patrząc na całe Los Angeles. On wie, jak funkcjonuje całe miasto, patrzy na technologię, która tam jest i jego zadaniem jest wyłączenie prądu w całym mieście na 30 sekund. To tyle. Natomiast bez niego cały plan by się nie powiódł, bo skupilibyśmy się jedynie na tym, co nas interesuje, czyli na kasynie, na naszym projekcie, a nie na szerszym kontekście. Bardzo, bardzo ważna rola. Taką trójkę mamy w obszarze research. Jeżeli czujecie, że to dla was, tu macie bardzo, bardzo łatwy pierwszy krok. Niedawno wyszła super książka do rozpoczęcia kariery badacza. Badania jako podstawa projektowania user experience. To polecam. Ale oprócz czytania książki, polecam, wybierzcie się do kawiarni i obserwujcie ludzi. Miejcie jakieś hipotezy. A, ta dziewczyna jest pewnie tym, jak rozmawia ze swoim facetem. Spróbujcie na podstawie obserwacji wyciągać sobie wnioski i je weryfikować. To jest podstawowa umiejętność badacza. Okej. Jesteśmy za połową obszarów. Trzeci z nich, UX and Graphic Design. Tu mamy absolutną legendę. Gościa, który jest w stanie zrobić wszystko. Akrobatę. Szabu gra tutaj UX Ninja. Kim jest UX Ninja? Ten gość potrafi się zaadaptować do wszystkich warunków, niezależnie gdzie byście go wstawili. On spędza 30 minut zamknięty w koszu metr na pół metra, oddychając przez butlę, po to, żeby cały plan się powiódł. Natomiast co jest jego siłą? Jego doświadczenie. To, że przez X lat ćwiczył swoje umiejętności, praktykował je, robił te makiety, szkolił się w tym swojej sztuce i teraz jest w stanie precyzyjnie i szybko robić to, w czym jest najlepszy. To jest właśnie UX Ninja. Oprócz niego w tym obszarze jest jeszcze jedna fascynująca postać. Karl. Karl jest senior UX designerem i też na swój sposób jest legendą. Jest najbardziej doświadczonym gościem w całej ekipie. I to on najlepiej rozumie usera kasyna, użytkownika kasyna. Ten gość potrafi tak dobrze wejść w buty osób, które korzystają z tego kasyna, że tworzy sam, wciela się w postać, którą wam wkrótce pokażę, która jest użytkownikiem i dzięki niemu cały plan gra. Jest w stanie na sobie skupić całą uwagę ludzi. Takie mamy dwie mniej więcej ścieżki w obszarze user experience. Jeżeli chcecie zacząć swoją karierę jako UX-owiec, to pamiętajcie, że do tego jest potrzebna precyzja i bardzo dużo cierpliwości. Natomiast ściągnijcie sobie tego akszura, przejdźcie przez te tutoriale i po prostu ograjcie sobie narzędzie, którym będziecie pracować. Nie ma za bardzo innej drogi. Oczywiście warto się inspirować, dlatego warto też przeczytać książkę Don't Let Me Think, Nie Każ Mi Myśleć, Steve'a Kruga. To jest bardzo dobry wstęp do samego projektowania i myślenia projektowego. Została nam czwarta grupa. Wdrożenie, development. Tu mamy szarą eminencję. Eddie jako backend developer czuwa nad całym procesem ze swojego pokoju. Raz z niego wychodzi, co bardzo sprawia, że się bardzo denerwuje, ale ten gość jest strażnikiem. On czuwa nad bezpieczeństwem całego procesu. To on wie, jak to zrobić. Czuwa nad technologią. To on załatwia chłopakom dostęp do podglądu na kamery. Wie, jak funkcjonują
sprawy technologicznie i w kasynie, i u nich w ich siedzibie, czy w pokoju tak naprawdę w hotelowym. I ten gość zarządza całą masą rzeczy technologicznych i takich twardych w całym tym procesie. I ma do dyspozycji jeszcze dwóch innych gości. Braci Malloy. Oni są tutaj front-end deweloperami. Bardzo ciekawymi. Co robią front-end deweloperzy? Dowożą rzeczy. Oni tak naprawdę zajmują się tam wszystkim, ale bardzo ciekawe w nich jest to, że głównie pracują w środowisku klienta. I tak samo jest z front-end deweloperami. Dostajemy pewne kody i musimy je naprawiać, ulepszać. Jesteśmy troszeczkę tutaj lekarzami, ale również, co bardzo ważne, oni są bardzo zafascynowani ulepszeniami. Tak samo jak front-end deweloperzy. Jeżeli możemy zrobić coś szybciej, to każdy front-end deweloper po to sięgnie. Oni właśnie się tym zajmują. Jeżeli interesuje was kariera w tym obszarze, nie ma książek. Zacznijcie kodować. Nie ma innej drogi tak naprawdę. A polecam wam Codecademy. To jest portal, w który bardzo łatwo można zacząć uczyć się nauki kodowania. Okej. Słuchajcie, przeszliśmy przez cztery obszary. Mam nadzieję, że poczuliście, do którego możecie należeć. To teraz chciałbym wam powiedzieć, gdzie te role znajdują się w całym procesie UX-owym. Zaczynamy od prologu. George Clooney wychodzi z więzienia. To wiemy. Chce robić UX-y. Kompletuje team. Team omówiliśmy. Co robi dalej? On ma pomysł. I ten pomysł przedstawia Bradowi. Brad się zgadza. To jest OK. Ale problemem jest to OK. Jeżeli mamy pomysł, jeżeli mamy ten brief od klienta, co mamy zrobić, to czy go wygramy? I to jest tak naprawdę sprzedaż. Potrzebujemy pieniędzy, żeby zrobić projekt. Jeżeli macie pomysł na startup, potrzebujecie tego gościa. Polecieć do Hollywood i zjeść z nim obiad. Oni proszą gościa o to, żeby sfinansował całą operację. Tam jest bardzo ciekawa rozmowa, ale jednak się udaje. Mają pieniądze na projekt. Pyk, robimy to. I tak samo jest w świecie UX-owym. Mamy brief, dostajemy projekt, możemy zaczynać. Co jest pierwszym krokiem do tego, żeby zacząć projekt UX-owy? Zawsze to jest analiza. Co jest pierwszym krokiem do zrobienia dobrego skoku na kasyno? Analiza. Musimy poznać trzy rzeczy. Pierwsza z nich, musimy poznać kasyno. Lecą chłopaki do Las Vegas, oglądają, jak wygląda budynek z zewnątrz i tak naprawdę ten krok musi zrobić każdy. Każdy z nich musi wiedzieć, jak wygląda kasyno, jak funkcjonuje, jaka jest infrastruktura, z czym mamy do czynienia, jak to wygląda. Jeżeli oni by tego nie widzieli, to bez sensu byłaby ich obecność w projekcie. Tak samo jest w UX-ie. Każdy członek zespołu musi dokładnie wiedzieć, co będziemy robić. No i tak jak wam mówiłem, to jest poznanie kasyna, czyli innymi słowy poznanie obecnej technologii, na której mamy rozwiązanie. Powiedzmy, że chcielibyśmy zrobić redesign systemu bankowego. Wszyscy musimy go poznać. Co tam jest pod spodem? Jak to funkcjonuje? Z czym w ogóle mamy do czynienia? Każdy musi to wiedzieć. To jest pierwsza rzecz, którą musimy się dowiedzieć w analizie. Druga rzecz. Poznaj ich biznes. I tu zapoznaję was z panem Benedyktem, który jest non-stop obserwowany przez Matta Damona. Chłopaki muszą rozkminić, jak to się dzieje, że kasyno zarabia pieniądze, gdzie je przechowuje, jak wygląda sprawa biznesowa samego kasyna. I za to odpowiedzialny jest właśnie Matt Damon, pomaga mu Bernie i pomaga im też project manager. Bo to jest bardzo ważne, żeby nie tylko prowadzić projekty, ale również potrafić łączyć wyniki naszej pracy z biznesem i potrafić odpowiedzieć na pytanie, jak wasza praca do cholery jest w stanie pomóc mojemu biznesowi. To jest niezwykle ważna kwestia. Trzecia rzecz. Poznaj innych graczy kasyna. I tu wchodzi nasza persona. On wchodzi do kasyna i gada z ludźmi. Ten senior UX designer potrafi tak dobrze zanalizować dane, potrafi obserwować, rozmawiać z ludźmi, że jest w stanie stworzyć własną personę. Pana Limana Zerge. Nie, okej. Okay. To jest
persona, którą robi. To nie tylko to, że on jest aktorem i wchodzi w jego buty. On projektuje cały anturaż wokół tej postaci. Projektuje garnitur, ustawia sobie głos, czyta, o jakich rzeczach może rozmawiać z ludźmi i wie dokładnie, jaki jest standardowy użytkownik kasyna. To jest jego rola. Okej. Powiedziałem wam o trzech rzeczach w analizie. Powiedziałem wam o zrozumieniu technologii, czyli zrozumieniu kasyna. Powiedziałem wam o zrozumieniu biznesu, czyli poznaniu Benedykta oraz tego, jak funkcjonuje kasyno. Oraz powiedziałem wam o tym, żeby zrozumieć użytkowników i ich potrzeby. Jeżeli będziemy mieć te trzy puzzle, będziemy w stanie zrobić dobry skok na kasyno. Będziemy w stanie zrobić dobry UX. Ale nie idealny. Jeżeli chcemy zrobić idealny UX, brakuje nam jeszcze jednego komponentu. Kontekstu. I tu wchodzi nam nasz wybuchowy Don, który skupia się na Las Vegas, a nie na samym kasynie. To Don krąży po kanałach, szukając rozwiązania, w jaki sposób jesteśmy w stanie wpisać ten mały ekosystem kasyna w większą społeczność. Jak to kasyno ma się do wszystkich innych, które są w mieście? Czy jest najlepsze, czy nie jest najlepsze? Co jest takiego, że nie jest może najlepsze? On musi zrozumieć przez swoją interdyscyplinarność, jak funkcjonuje cały ekosystem Las Vegas. Kiedy mamy to, to jesteśmy w stanie zrobić idealny skok na kasyno i idealny UX. I w tym momencie kończy się analiza. Zobaczcie, jak długo mówiliśmy o samej analizie. Teraz, kiedy mamy te trzy obszary, mamy kontekst, mamy tak naprawdę bardzo dużo puzli, to z tych puzli układamy strategię. Układamy nasz plan napadu na kasyno. I za to odpowiedzialny jest nie kto inny, jak Wielki George. Wielki George układa tą strategię na podstawie tych wszystkich danych, które chłopaki pobierają i prezentuje je swojemu zespołowi. Dogaduje to najpierw z nimi, że wiemy, co się dzieje, a później prezentuje to gościowi, który płaci. Tak samo jak w życiu. My mamy pewną koncepcję i później dogadujemy ją z klientem. To samo się dzieje u nas w UX-ie. I cóż, robi to w sposób doskonały, bo to jest jego showtime. Przekonuje do planu chłopaków, przekonuje do planu inwestora i jedziemy. Możemy przejść do wisienki na torcie, czyli design. I tu bym się chciał zatrzymać. Chciałbym wam powiedzieć, jak ja patrzę po tych wszystkich latach, które spędziłem w tej branży na UX i zauważyłem, że oprócz myślenia systematycznego, rozwiązywania problemów i tym dużym myśleniu o projektowaniu, user experience to tak naprawdę dogadywanie koncepcji z głowy na wizualne rozwiązania. Bo jeżeli ja powiem save, to z każdemu z was wyświetla się w głowie jakiś save, ale kluczowe jest to, żeby to był ten sam save u mnie w głowie, jak i u was w głowie. I to tak naprawdę jest user experience i projektowanie. Jak to zrobić? Szkicujemy i robimy makiety. Co robią chłopaki? Zdobywają plany skarbca Bellagio, a następnie sami budują makietę tego skarbca. Po to, żeby móc sprawdzić, czy koncepcja, którą mają, będzie słuszna, czy ten plan się powiedzie, czy cały ich plan na to zadziała w realnym świecie. Kto jest za to odpowiedzialny? Nasza legenda! UX Ninja, który koordynuje te wszystkie prace i wie dokładnie o każdym jednym elemencie w tej makiecie. Natomiast po co chłopaki tak naprawdę wkładają tyle wysiłków w zbudowanie realnej makiety, nawet z żetonami, jak widzieliście na GIF-ie wcześniej? Po to, żeby zbadać, czy ta koncepcja wypali. Tak samo jak w UX-ie robimy makiety, a później badamy je z użytkownikami. Czy naprawdę rozwiązujemy problemy, które mieli użytkownicy? Czy naprawdę ten nasz plan, ta koncepcja, którą ustaliliśmy, zadziała z użytkownikami? Tak wyglądają testy. Nasza legenda skacze na półkę, a wszyscy inni oglądają go zza lustra weneckiego i tak, zadziałało, możemy ruszać dalej. Mamy
fizyczną, wizualną reprezentację naszej koncepcji, wiemy, że nasz plan się uda, jesteśmy tego pewni, bo zbadaliśmy to, więc do czego możemy przejść? A, tu jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że badania oczywiście robi UX Researcher, ale to myślę, że wiecie. Możemy przejść do wdrożenia. Co robi wdrożenie? Sprawia, że to się dzieje. Po prostu, tak można w krótkim zdaniu określić cały ten etap. Tutaj główną rolę gra oczywiście backend developer i frontend deweloperzy, bo to oni dowożą te rzeczy, które my zaprojektujemy. I jeżeli uwikłamy ich we wcześniejszy proces i oni będą rozumieć, dlaczego pewne rzeczy się pojawiają, wtedy będzie im o wiele łatwiej wdrażać plan, który mamy. Tak wygląda w ogromnym skrócie proces UX-owy, który chcę teraz podsumować. Pamiętacie, zaczęliśmy od prologu, gdzie mamy dwa punkty. Najpierw ideę, pomysł na projekt, co odpowiada briefowi od klienta. Później musimy zdobyć pieniądze, czyli musimy dostać ten projekt. Jeżeli go dostaniemy, zaczynamy go realizować. Pierwszym krokiem jest zawsze analiza. I tu mamy trzy obszary. Technologia, czyli poznanie kasyna, poznanie biznesu, jak funkcjonuje, oraz poznanie innych graczy, czyli użytkowników tego kasyna. Ale to jest dobre tylko do zrobienia dobrego user experience. Żeby zrobić idealny user experience, nie zapomnijcie o tym, żeby poznać Las Vegas, żeby poznać kontekst. Dopiero wtedy z tych puzli możemy ułożyć sobie koncepcję, możemy ułożyć plan napadu, czyli strategię produktową i dogadać ją z klientem. Jeżeli dogadamy ją z klientem, możemy rozpocząć design. Najpierw projektujemy, a później badamy. I na koniec po prostu wdrażamy, jak można powiedzieć. Nie musicie się spieszyć z tym, bo opublikuję tą mapę na moim LinkedInie, będzie można sobie ją pobrać po polsku i po angielsku. Natomiast na tej mapie nie będzie jednego. 11 elementu, bez którego wszystkie inne tak naprawdę są nieważne. Bez którego plan napadu na kasyno w ogóle by się nie powiódł, bez którego UX nie ma, też by się nie powiódł, nie byłby idealny. A to jest wiara. Wiara w to, że nam się uda. Ci faceci są na tyle zuchwali, żeby okraść trzy kasyna jednym skokiem i wierzą w to, że im się uda. Ci faceci, oprócz tego, że wierzą, że im się uda, wierzą w samych siebie. Ja dam radę. Chcę czegoś i zrobię wszystko, żeby to osiągnąć. I co najważniejsze, ci faceci całkowicie wierzą w swoich kolegów z zespołu. Nie mają żadnych wątpliwości co do tego, że ich koledzy dadzą z siebie wszystko, żeby projekt poszedł dobrze. I z tymi trzema rzeczami, z wiarą w sukces, z wiarą w samego siebie oraz z wiarą w swoich kolegów, wyjdźcie, uderzajcie do agencji UX-owych, zaczynajcie swoje kariery. No i co? Bądźcie szczęśliwi w user experience. Dziękuję bardzo.